Mili Państwo, czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju, cytuję przysłowie ludowe podpięte pod dzień dzisiejszy i wszystko we mnie od środka krzyczy, nie, nigdy więcej takiego maja, jaki mieliśmy w tym roku, a już na pewno nie chcemy, by tegoroczna pogoda majowa, broń Boże, przeciągnęła się na czerwiec, zapłaczemy się w końcu w tym deszczu historia. Co do 4 czerwca to młodszym wypadałoby przypomnieć, że w 1989 w pierwszej turze pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do sejmu i wolnych do senatu zwyciężył obóz Solidarności. Zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom bezpartyjnym. Tak to wyłuszczali politycy, dziennikarze i historycy, ale jakoś to nie brzmiało, jakoś to nie dźwięczało i w ogóle trudno było w taki cud uwierzyć. Uwierzyliśmy dopiero wtedy, gdy w kilka miesięcy później, 28 października tegoż 89 roku, w głównym, sobotnim wydaniu dziennika telewizyjnego, aktorka Joanna Szczepkowska ogłosiła całemu narodowi, cytuję. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Cóż, wypadało, wierzyć, choć gdzieś z tyłu głowy kołatała się myśl, że takie fenomeny, jak blisko półwieczny komunizm, nie kończą się od tak z piątku na sobotę. W tej samej epoce aktorzy kabareciku Olgi Lipińskiej mawiali, że jakby do tego socjalizmu dołożyć trochę forsy, to resztę można by zostawić. No, jakaś część rodaków zapewne i dzisiaj podpisałaby się pod taką koncepcją. Tymczasem 4 czerwca 1896 roku w Stanach Zjednoczonych upamiętnił się zdarzeniem z dziedziny motoryzacji, choć nie tylko, bowiem tego właśnie dnia, a raczej wieczoru wynalazca i przemysłowiec Henry Ford przejechał się po nocnym Detroit prototypem samochodu własnego pomysłu, który to samochód był napędzany etanolem, wzór chemiczny C2H5OH, czyli naszym swojskim alkoholem. Wynalazek na szczęście się nie Przyjął karierę, porobiły najpierw silniki na gaz. Dzisiaj jeszcze mówimy w związku z tym dodaj gazu, a potem silniki na benzynę i ropę. I pewnie dobrze się stało, bo gdybyśmy mieli samochody na alkohol, to co któryś robak zatrzymywałby się na stacji benzynowej, chwytał nalewak z dystrybutora i część paliwa pakował do baku, a co by tam zostało, skapnęłoby zapewne do dzioba. I to byłby koniec zachodniej cywilizacji, bo w dobie wzmożonego ruchu na drogach rzadko kto wyszedłby z tego żywy. Więc ja już biegnę zatankować, ale w benzynowym znaczeniu tego słowa, Wiesław Kotr.